Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonów. Zamierzacie Państwo dać chwilkę wytchnienia swoim pracownikom? Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie zorganizuje dla Was imprezę firmową dla pracowników oraz ich rodzin. Skoczna muzyka, smaczne jedzenie, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz miła obsługa i to wszystko w rozsądnej cenie. Organizujemy festyny na naszych lub wskazanych przez Państwa obiektach. Wypożyczamy również mobilną scenę, dmuchańce dla dzieci, hale namiotowe i ławostoły, mega piłkarzyki i wiele innych urządzeń do zabawy. Każdą imprezę wyceniamy indywidualnie. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. W zamkniętym aucie stojącym na słońcu temperatura przekracza plus 50 stopni Celsjusza. Żaden żywy organizm nie jest w stanie wytrzymać w takim pomieszczeniu nawet kilku chwil bez uszczerbku na zdrowiu. Lekarze i ratownicy medyczni apelują, by nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zamkniętych samochodach. Może się to bowiem skończyć tragicznie. W mediach dużo się ostatnio mówi o zgonach dzieci i zwierząt, które zostały uwięzione przez bezmyślnych rodziców czy właścicieli w zaparkowanych na słońcu samochodach. W temperaturze taka jak jest, czyli mniej więcej południe do drugiej w nocy, około 50 stopni w środku przy zamkniętych szybach. No to mówi samo z siebie, że żadne zwierzę, żadne dziecko nie jest w stanie wytrzymać takiej temperatury. No wiadomo, a uchylanie szyb, tak jak ludzie myślą, że uchylę cztery szybki, zostawię zwierzątko, będzie okej. To tak samo zamkniemy się w mikrofalówce i zobaczmy, jak będzie miło. Przed nami kolejna fala upałów. Niebezpieczne jest więc nie tylko bezmyślne zamykanie dzieci i zwierząt w autach, lecz nawet przebywanie na zewnątrz. W wyniku przegrzania dochodzi bowiem do omdleń, zatrzymania krążenia czy do zapaści. Najlepiej więc pozostawać w domach, jeśli jednak musimy wyjść, należy przestrzegać kilku zasad. Można stosować chłodne napoje, zimne napoje, jakieś lody, tak? Dbamy o to, aby jednak nie unikać intensywnego słońca w okresie gdzieś mniej więcej od 12 do 2, tak? Kiedy ono jest najbardziej intensywne. Chronić głowę, chronić siebie. Kiedy każdy się poczuje źle, no to wiadomo, szukamy cienia, odpocząć. Każdy organizm jest inny i reaguje w inny sposób. Ważne więc, by cały czas obserwować i kontrolować to, jak się czujemy. Warto więc dać się na sygnały, jakie wysyła nam nasz organizm. Ból głowy, zawroty głowy, ewentualnie do tego dochodzą wymioty, które potęgują sprawę, uczucie skołatania, białe mroczki tak zwane przed oczami, uczucie osłabienia, takie uczucie nóg jak z waty. Na najbliższe dni synoptycy przewidują temperatury nawet do plus 40 stopni Celsjusza.